Pracownia Hobbystyczna Zrób To Sam wita Państwa po raz trzeci i musimy zacząć od ogłoszeń parafialnych. Najpierw trochę wazeliny. Chciałybyśmy bardzo Państwu podziękować za tak duże zainteresowanie, za tyle pozytywnych komentarzy i wiadomości, które do nas docierają. Co ciekawe, oglądacie nas nie tylko w Kołobrzegu i w okolicach, ale też podróżujemy, okazało się, po Polsce. Ale nie tylko po Polsce, ale też za granicą. O, proszę. Kilka takich fajnych sygnałów, gdzieś tam maile do nas docierają i są na przykład z Niemiec i z Kanady chyba były 3 maile. Także tak, nawet ciekawie się dzieje. Robi się międzynarodowo. Dostajemy nawet prezenty. Mamy nadzieję, że to wynika z tego, że my tutaj twórczo pracujemy i macie dzięki nam natchnienie. I to jest właśnie prezent, który otrzymałyśmy od Marty, która na Facebooku nas często odwiedza i często do nas pisze. Dziękujemy Ci, Marta, bardzo za ten prezent. Dziękujemy. Jak wszyscy wiecie, w pierwszym odcinku używałam kilku podstawowych słów, chyba moich ulubionych z pierwszego odcinka i Marta zainspirowała się tymi hasłami i zrobiła nam naprawdę przepiękny kolaż. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Jako że u nas trwają ferie, w zasadzie jesteśmy na półmetku tych ferii, w dzisiejszym odcinku będziemy prezentowały zabawy recyklingowe. Tak. Dla najmłodszych. Dla najmłodszych, ale też trochę dla starszych dzieci, ponieważ to, co dzisiaj pokażemy, nie są to rzeczy, które robiłyśmy razem z Pauliną. Niestety nagrywamy w godzinach, kiedy dzieci są mocno zajęte albo jeszcze są po prostu w szkole. Dlatego pozwoliłam sobie wziąć trochę pracy z Domu Kultury w Ustroniu Morskim, gdzie mam przyjemność prowadzić zajęcia i zaprezentować Państwu, a także pochwalić swoje dzieciaki za twórczą pracę. Dzieci, oczywiście, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i dzisiaj pokażemy Wasze prace. Te kolaże są wykonane bardzo prostą techniką, ponieważ, no co, mamy tutaj jakiś kolorowy karton, tutaj mamy stare książki, to są powycinane jakieś zdjęcia z książek. Tutaj są kolorowe papiery, które można nabyć w sklepach hobbystycznych, plastycznych albo po prostu wydrukować sobie z internetu. Książki polecam, no na pewno nie z tornistra, żeby nie brać. Te, których potrzebujemy. Dokładnie. Ale są często takie akcje w bibliotekach, że tak, oddawane są książki za darmo albo za przysłowiowy grosik. Tak, są takie duże szafy, gdzie można się do Pań zgłosić i za 10 groszy, za złotówkę wykupić książkę albo co jeszcze lepszego, poszukać takiej biblioteki niedaleko swojego domu. Ja akurat te książki, które tutaj mam, mam z biblioteki w Ustroniu Morskim, ponieważ dziewczyny zawsze dają mi cynk, że są książki, które są poniszczone i czy nie chciałabym ich wykorzystać i bardzo chętnie je wykorzystuję. Dziewczyny, pozdrawiam, dziękuję. Też można na pewno korzystać z kolorowych gazet, prawda? Tak. Mamy wasze może dużo czytają, albo tatusiowie. Wtedy jak już taki magazyn jest przewertowany z każdej strony, można go ukraść i pociąć. Fajną też metodą pracy jest po prostu zabawa w modę. Wiesz, wycinasz sobie jakąś ulubioną postać albo Beckhama, a później ubierasz go w sukienkę, bo na przykład go nie lubisz. Także u nas ostatnio też na zajęciach tak było właśnie, że starsze dziewczyny wycinały Beckhama i tych swoich ulubionych i kiecki. Nie wiem, co on na to, ale kiecki były całkiem pokaźne. To jest pierwszy kolaż. Tutaj jeszcze też liście użyłaś. Tak, my suszyliśmy całą jesień liście, także naprawdę też jest fajnie troszkę natury sobie wkleić do starych książek. Te książki mają około 50 lat, właściwie są mocno poniszczone, a tutaj je fajnie wkleiliśmy. Tutaj za naszymi plecami to jeszcze jest pozostałość po festiwalu, który był w Ustroniu, książki z zeszłego roku i robiliśmy właśnie coś takiego, to akurat jest element gdzieś tam wystawy. To jest fajne, bo można tak porobić po prostu dziurki, zmontować, podszywać sznureczkiem, tak. I na przykład, kiedy dzieciaki czytają w domu książkę, jakąś właśnie z tych starych, bo też można tak się bawić, wycinać je postaci i je sobie naklejać. Można robić z tym naprawdę cuda. Do wieszaku nawet zawiesić, tak, tak. To może być ozdoba do wszystkiego praktycznie. Wiesz co, w pracowni w Domu Kultury akurat z dziećmi powiesiliśmy na oknie. Fajnie no i się super, prezentowało. Jako taka firanko-zasłonka, tak? Taka firanko-zasłonka. Tutaj z kolei mamy, właśnie też robiły dzieci z pracowni w Domu Kultury, gdzie mam przyjemność prowadzić zajęcia i to są nasze zajęcia takiego recyklingu na blade ramach i też właśnie od pań z biblioteki wykorzystane już takie, wiesz, stare, poszarpane książki. Tutaj gdzieś tam nam lew wychodzi. Tutaj tak, można też przeczytać coś. Można przeczytać. Tutaj akurat nazwałyśmy, tak? Ostatni krok w chmurach. Ostatni krok w chmurach. Także to też jest, to jest też fajne jako prezent, bo można na przykład, to akurat nie ukrywam, są nowe blade ramy,
ale można je jak najbardziej przerabiać. Tutaj rama jest... Poczekaj, Natalia, blade ramy, bo to nie każdy może wiedzieć. Trudne słowo się pojawiło. Okej. Okay. Więc w sklepach plastycznych, na pewno w Kołobrzegu, bo to jest podstawa takich sklepów plastycznych, no jest to podstawa, płótno, tak, do malowania farbami, ale jak widać nie tylko, bo mamy też tutaj stare koronki, trochę guzików, jest drewniana rama, która właściwie jest pociągnięta resztką białej farby i wyszorowana, wygląda jak stara. A tutaj mamy kolaż, jak widzisz, jest bardzo gruby. Tu są nawet, pojawiają się takie historyjki, to chyba poszło na to 5 książek i poszły też albumy przyrodnicze, bo też jest fajnie się tym pobawić. I tutaj jest troszeczkę zwierząt, jest też trochę podróżników i gdzieś tam powycinane hasełka, że niby dopasowane do tych postaci. Czyli takie żarty sytuacyjne, można powiedzieć. Tak, żarty sytuacyjne. Na kolażu. Tutaj mamy jeszcze taśmę papierową ozdobną. Jest tak, one się nazywają dekoracyjna taśma chyba. I to są papierówki takie kolorowe. Fajnie jest nimi właśnie ozdabiać takie prace. A tutaj mamy ksero porobione z jakichś wycinków też z gazet. No tak, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, że można też sobie coś wydrukować z internetu i to powycinać. Czyli tutaj praktycznie dowolność jest stuprocentowa, można ciąć wszystko, na co ma się ochotę. Co jeszcze? Zero stresu, bo przy tych pracach tak naprawdę, kiedy z dziećmi zaczynamy wymyślać temat, to on zawsze jest inny. Także po prostu trzeba mieć kilka książek, pociąć je, zrobić sobie stos właśnie z takich gotowych elementów i zrobić miks. To tak naprawdę wychodzi, widzisz, tak naprawdę i tak po prostu, wychodzi to w praniu. I chciałabym, żebyś jeszcze wspomniała tutaj o tym obrazie, który jest w pięknych kolorach niebieskich. Tutaj troszkę nóżki, laleczce. Przesuniemy na chwilę. Tak, to jest kolejna praca zrobiona zbiorowa. Wiesz, bo jak prowadzę zajęcia, to zazwyczaj to są większe prace i robię kilka osób. A to jest właśnie jedna z takich prac wykonana w Domu Kultury po Stronie Morskich na zajęciach dla dzieci. I tutaj mamy wykorzystane właściwie bardzo podstawowe rzeczy. Tu akurat właśnie jest to płótno, jest nowe, ale można też przerabiać. Niekiedy są takie akcje w sklepach, nawet tych dużych, spożywczych, że tam rzucają czasem takie plastyczne rzeczy i są naprawdę w dobrych cenach. Albo po prostu jak mamy gdzieś na strychu takie obrazki zapomniane, to można wyszorować i od nowa pomalować. To są zwykłe farby akrylowe, nic więcej. A jak ktoś na przykład nie ma możliwości i na kartonie chciałby to zrobić, na grubym kartonie? Tak, tutaj mam na przykład taki kartonik grubszy, nie? Wytrzymałyby takie guziki, bo tak, to są ponaklejane guziki, tak? Po prostu najróżniejsze. Tak, tutaj jest zwykły klej wikolowy. Akurat to tak robiliśmy, że zostawiliśmy na jeden dzień, nie? Żeby to się przeszło. Tak fajnie, tak, żeby to się tak fajnie ścięło i żeby było można później malować. Tu jest też użyta srebrna farba, nie? To taki fajny efekt, nie tylko takich zwykłych kolorów. Jeżeli mówisz o takich kartonikach, tutaj jest przykład strony do notesika. Jest właśnie karton wykorzystany, to chyba było w jakimś pudełku. Tak mi się wydaje, był po prostu równo obcięty skalpelem. Tutaj taką profesjonalną maszynką są zrobione dziurki, ale tak naprawdę można tam pokombinować, coś tam się wymyśli. I no tutaj i to jest zwykły przykład, że można na kartonie też. Tak, to jest zwykły papier pakowy z poczty. To są chyba porwane koperty stare. Tak, trochę listków i no i stempelki. Stempelki można kupić sobie oryginalnych na internecie z tego zatrzęsienia. Podoba mi się naprawdę chyba co drugi wzór i no fajnie jest je wykorzystywać, ale można też samemu, tak jak kiedyś ziemniaka. No właśnie, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy, co tym razem przedstawimy Państwu, że będziemy robić stempelki, to pomyślałam sobie, że będziemy wycinać z ziemniaków, tak jak kiedyś. Kiedyś możemy taki odcinek zrobić na pakowanie prezentów, może bliżej świąta? Tak. No to teraz co? Ja proponuję w szybkim tempie, dosłownie w takim tempie światła, zrobić tutaj mały porządek i zrobimy coś, żeby pokazać, tak jak przygotować. Kartki? Kartkę. Będziemy robić kartkę. Miałyśmy już robić, ale jeszcze musimy Wam coś pokazać, bo Natalia ma tyle tego wszystkiego, że po prostu nie sposób to spamiętać. Ja na przykład otrzymałam od niej chodzącą książkę.
Tak, takie książeczki mogą sobie dzieci. Szarm, oczywiście, no tak, teraz się odezwą głosy, że niszczymy książki, że nie? Ale to nie są książki z tornistra, to są od pani z biblioteki z Ustronia. Tak, także niektóre książki, takie, nie oszukujmy się przedawniają po prostu, tak? Bo zmieniają się dane, też czasami zmieniają się jakieś opcje i wtedy te książki wychodzą już z użytku. Te już były mocno poszarpane, także nie ma bólu serca. Nie będziemy pokazywać, co to jest za książka, żeby się nie zrobiło nikomu przykro. Dokładnie. I tak, tutaj były tylko każda karteczka. Była mocno zgnieciona i właściwie ta forma już się uzyskuje sama poprzez grubość tych kartek. I tutaj możecie sobie na przykład różne postaci powycinać, które gdzieś tam wychodzą, tak jak nasz lew na przykład z książki, który jest za nami zapytany. I wieszamy to na ścianie na przykład. I wieszamy na ścianie i takie wędrujące książki. Tutaj jeszcze jest przykład całej książki razem z okładką. Bardziej to lid. O, i na przykład to mogą być też takie podwieszane kulki. Im te książki są grubsze i mają taką fajną okładkę, to te kule są takie ładne, równe i pełne. Te już trochę są wiekowe, bo przyznam się szczerze, wyjęłam je gdzieś tam z kartonu. O, także takie latające kulki. Dobra, zaczynamy kartki, bo obiecaliśmy, że będziemy robić karteczki. Słuchajcie, na samym początku warto się zastanowić, dla kogo będzie taka kartka, bo okazji jest naprawdę wiele. Co chwilę są jakieś urodziny, imieniny, albo kartkę dla koleżanki. Dla koleżanki, może być kartka dla koleżanki. Tak. Z pozdrowieniami. Tutaj chciałam Wam pokazać, że tak naprawdę na rynku internetowym, w różnych sklepach można kupić gotowe zdjęcia, które później wycinamy i przyklejamy na takie nasze karteczki. To nie jest drogie, jest tak mimo złotówki jest taka karteczka, ale możemy też z internetu sobie wyciąć, możemy też zdjęcie mamy zeskanować własne i wydrukować zdjęcie. Własne zdjęcie i zamienić to w kolor sepi, brązu, żeby było takie stare i żeby nam się trochę scaliło z tą starością naszych książek. Tak. Tutaj zaczynamy robić kartkę bardzo prostym sposobem. Ja już mam przygotowany, wycięty taki pasek z książki właśnie, z kartki. On jest dopasowany. Też warto pokazać, że nie są to gotowce. Nie są to gotowce, to jest po prostu kartka biała papieru. Taka sztywniejsza. Trochę sztywniejsza, złożona na pół, tak? Można powiedzieć. Ale w sumie kształty są dowolne. Może być bardziej w kwadracie, może być bardziej w prostokącie. Można wyciąć serce, samochodzik. I teraz tak, ja najbardziej lubię się bawić taśmą dwustronną. Gdzieś tam unikam tego kleju z uwagi na to, że po prostu się wszystko brudzi, kończysz pracę, gdzieś tam coś ci pociekło i pełne zdenerwowanie. Dlatego fajnie sobie gdzieś tam mieć obok zawsze taką taśmę dwustronną, albo grubszą, albo bardziej wąską i przyklejać te elementy. Co jeszcze można z taką kartką zrobić? Można ją pomalować kawą, jeżeli nie mamy jakichś farbek. Możemy pomalować ekolinkami, które miałyśmy w poprzednim odcinku. Można ją gnieść, można wszystko z nią zrobić. A co ty byś chciała? O, jeszcze mamy stempelki. No właśnie, więc tak, ja najpierw proponuję, trochę bym ją zgniotła, tą kartkę, żeby miała taką fakturę starszą. Trochę bym ją zgniotła, zgniotłam ją totalnie. A teraz nic z tego nie będzie. To Paulina sobie gniecie, a ja Wam tutaj pokażę, że jeszcze kartki możemy obrabiać na maszynie, takiej zwykłej maszynie w domu. Tutaj, o, może bardziej widać, bo jest biała strona. No dobra, czyli mam tak pognieciony i chciałabym jeszcze zrobić takie boki trochę ciemniejsze, więc tak jak mówiłaś, skorzystam z farbki. A Ty co będziesz robiła w tym czasie? Oprócz tego, że będziesz mnie nadzorować. Nadzorować. Poczekaj, no najpierw muszę popatrzeć. No i fajnie, te kolory też możemy łączyć z innymi barwami, zależy jakie będziesz montować na to zdjęcie. Będę montowała, ale nie swoje, jakieś wycięte. No dobrze, tu pędzelek odłożę. Teraz stempelki, tak? Stempelki można, cały internet jest tym zalany, ale wydaje mi się, że tu w Kołobrzegu też plastiku gdzieś się dostaniemy. Do tego są specjalne bloczki akrylowe, na których je montujemy, ale właściwie wystarczy nam linka, nie? I one same się trzymają. Tak, same się trzymają. Właściwie no to jest taki płaski bloczek akrylowy, bo to jest to samo. Czyli ja mam ułatwione zadanie, ale Państwo mogą śmiało z dziećmi w ziemniakach wycinać. Tak. No i teraz przykładamy do naszego tuszu na poduszeczce i robimy sobie zaretko tak solidnie, nie, żeby było widać. I też to, co pokazywałaś podczas akwarelek, że można trochę słomką pokropić na przykład. Tak, tak, tak. To też może fajnie by wyglądało. Albo jak mamy taki spryskiwacz i tam farbkę do środka popryskać. Nawet akrylowe
zwykłe czy tam akwarelowe farbki połączone z wodą i też można się tak fajnie bawić. Tutaj jeszcze wykorzystamy sobie po drodze takie wzory wycięte. Ja akurat mam już gotowe, które otrzymałam od koleżanki i są zrobione na takiej czarodziejskiej maszynie. Pod koniec programu pokażemy Państwu bardzo ciekawą maszynę, która nazywa się Big Shot i można ją na pewno dostać gdzieś przez internet. Mhm. I można, wiesz, też puszki po Coca-Coli albo filc ściąć, materiały różne i wykorzystywać. Dobra. Widzę, że tutaj ostro działasz. Tak, ja już zabierzcie mi te stempelki, bo... Dobra, to Paulina sobie tutaj działa, a ja Wam jeszcze pokażę, co można fajnego zrobić. Już? Tak, już. Dobra. Opanowałam się. Wir tworzenia. Tak. Okej, okay, no to co? Na ten nasz zwykły papier, który jest naszą podstawą. Mhm. Dobra, to jest tam. Nie będziemy się przejmować. Później jakieś wzorki się z tyłu namaluję. Ja posprzątam później. No i mam nadzieję, bo po ostatnim odcinku to... Cicho, nie muszą tego wszyscy wiedzieć. Dobra, a i taśmę. Dajemy. Dwustronną. Wiesz, i co jak więcej? W ogóle właśnie, żeby no, na całość, tak? Nie, po długości. Czyli nie to, że oszczędności, że nie. Kryzys. Tutaj na bogato. Wystarczy, że jest książki stare. O, i teraz sobie odklej. Mhm. Są też stare książki modowe. I można dla dzieci, to też jest fajna frajda, powycinać takie sukienki, jakieś różne ubranka i faktycznie te głowy nie ulubionych aktorów i tak, się bawić. Tak, można się bawić. Przypomniało mi się, że kiedyś moja mama znalazła w magazynie suknię jakiegoś znanego projektanta, oczywiście horrendalna cena, więc można sobie o niej tylko pomarzyć. I wzięłam jej zdjęcie, wycięłam głowę, wycięłam tą suknię z gazety i jako laurkę na Dzień Matki dostała właśnie siebie w tej pięknej sukni. Ale ekstra pomysł. Za 100 milionów dolarów. Z takim zdjęciem można porobić też kilka fajnych rzeczy. Wycięte. Mhm. Możemy też poszarpać. To nożyczkami, bokiem nożyczek. Nożyczek. I tyle, ile Ci się podoba. Paulina jeszcze przygotowuje sobie tutaj papiery, a ja Wam pokażę kartkę, którą przygotowały dzieci na zajęciach. Tutaj też mamy właśnie fotografię, kawałek papieru ze wzorem i kawałek karteczki takiej starej. My akurat swoją trochę ulepszyłyśmy. Mhm. O, no i fajnie. I tak będzie ta cała kompozycja, na to będzie ten obrazek. Mhm. I może tutaj jakiś no właśnie ten biały kwiatuszek jest fajny. Czy będziemy to wykorzystywać? To może tego kwiatka nie wykorzystamy, a tylko powiem, jak można po prostu się bawić. Robimy kółeczka, gniemy je, układamy w formę kwiatka, przyklejamy jakiś guziczek na środek, ale my tego nie będziemy wykorzystywać. Fajnie jest też właśnie motyle całe wycinać. Tak, tutaj też mam takiego malutkiego. No, to może faktycznie te motylki. O, ze skrzydełkami do góry. Tego większego. Mniejszy. Tu malucha. Tu jeszcze mamy taki fajny z poprzednich odcinków długopis. Ten nasz żelowy biały, którego właściwie nie wykorzystałyśmy, tylko pokazałyśmy wtedy. Fajnie jest też ożywiać właśnie takim pisakiem nasze elementy dekoracyjne. Czyli taki efekt trójwymiaru, tak można powiedzieć, się osiąga. Jeżeli ktoś będzie miał fantazję i będzie sam chciał większość domalować, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Tak. Można powiedzieć, że my idziemy na łatwiznę w tym momencie, idziemy tak? mocno na łatwiznę. No. Czyli ja naklejam po kolei warstwami, tak jak wymyśliłyśmy. Mhm. Najpierw paseczek. Wszystko to jest na taśmę. Mhm. I na koniec zdjęcie. Kradniemy diamenty. Tak. Musi się świecić. Musi się świecić i jeszcze motylki. Mhm. Malutkie kawałeczki. Możemy też gdzieś jakieś hasło fajne, właśnie zabawa, jest wycinanie. Wycinanie jakichś konkretnych zdań. Zobacz, tutaj mam fajne zdanie. Co znalazłaś? Nie możemy stąd wyjść, musimy tu czekać. Na co? Zobacz, co robi twoja lalka. Mogą o tym gadać. Mogą o tym gadać dziewczyny na zdjęciu. Dobra, i takie hasło wycinanie. Motylek, to jest. To jest najfajniejsze właśnie w kolażach. Oczywiście nie mówię tu o tych listach takich wyklejanych. Ty w międzyczasie miałaś coś jeszcze Państwu
pokazać nam wszystkim, dzieciom. Tak, bo my się ale dorosłym też. No tak, oczywiście, jak mają się z dziećmi bawić, żeby nie kupować za dużo rzeczy. A jak to nazwać? Jakaś girlanda? Nie wiem. Taka girlanda... Ozdoba karnawałowa na przykład na jakiś kinderball? Mów po polsku. Bal dla dzieci? Szybkie tłumaczenie. Tak. O, tniemy sobie takie trójkąty. Zaraz je tutaj poszczepiamy. Albo tak jak ja byłam mała, to pamiętam, że z koców robiliśmy domy i takie różne jakieś zawieszki. To było fajne. W sumie najlepiej bawić się tym, co w domu. O, i tutaj robimy takie zamknięcia. Mhm. I zaraz je przykleimy na taśmę dwustronną. Natalia przykleja girlandy, a ja już Państwu pokażę efekt mojej pracy. Tak wygląda kartka. Nie wiem, miałam ją wysłać, ale te motylki, które lecą, chyba trochę uniemożliwią to. Dlatego... Nie, jak najbardziej. Tak? Zobacz, przecież to się wszystko schowa. Wszystko się schowa, no dobrze. To napiszę wtedy adnotację PS, podnieś motylką skrzydła. Teraz prezentacja w drugą stronę, czyli zamieniamy się. Tutaj jeszcze można podciąć sobie te uszka, które tutaj wystają. Wyrównać. I literki, nie? Jakiegoś takiego soczystego koloru, albo na przykład w brązie, jeżeli chcemy. Czy też stempelki właśnie, nie? Albo duże, albo ziemniaki. Albo ziemniakiem właśnie. Tak. Litery ziemniaki, fajna sprawa. Tutaj taki konkret, nawet na czarno też fajnie będzie wyglądało. Zobacz, to nawet taka fajna ozdoba jest do domu. Nie? Ładnie. Ładnie. To co, dzisiaj zrobiliśmy i kartki. I girlandę. No i pokazałyśmy, co robią dzieci, bo to nie były nasze prace. Tak, nasze są tylko te dwie. Dokładnie, ale może jeszcze pokażemy tą maszynę? No musimy pokazać tą maszynę. To co, znowu prędkość światła, wielki jeden porządek i sprzątamy. A teraz, drodzy Państwo, chciałybyśmy razem z Pauliną pokazać Wam czarodziejską maszynę o nazwie Big Shot. Można niestety ją dostać tylko internetowo, jeżeli chodzi tutaj o nasz powiat, bo nigdzie nie widziałam w sklepie, ale inwestycja w taki sprzęt jest bardzo trafiona, jeżeli nasze dzieci są bardzo kreatywne. Na tej maszynie można, można wycinać różne rzeczy i są też różne wymienne wkłady. To już trzeba się w to zagłębić w internecie. I właśnie to hasło scrapbooking. Jeżeli połączymy scrapbooking, Big Shot na Google, to wszystko odszukamy. Ja mam tutaj takie... Poczekaj, bo ja tak niecierpliwie zerkam na nią. Ona wygląda, jakby mogła też prasować, ale nie robi pewnie takich rzeczy. Nie. Wiesz, tak patrzę, że skarpetki przez nią na przykład można by było przeciągnąć. Jeżeli chodzi o pełen mechanizm, to jest, wiesz co, jak frania. To jest pod pewnym naciskiem, tu nie ma, wiesz, niczego ostrego. Czyli dzieci sobie nie zrobią krzywdy. Nie, dzieci nie zrobią sobie krzywdy. A już pokazuję, na czym to polega. Tu mamy tak zwane, one już są tak mocno wykorzystane i prawie zniszczone. Ale one są w zestawie, tak? Te one są w zestawie podstawowym. Właśnie, jeżeli będziemy wybierać, to nie kupujmy suchej maszyny, bo można kupić samą maszynę albo, jak dobrze pamiętam, bo było już to bardzo dawno, albo z kompletem podstawowym. I wtedy mamy tak zwane kanapki. Ale nie możemy użyć zwykłej plexi, bo też próbowałam, pęka. To jest jakiś super materiał. Specjalna musi być. Tak. I teraz pokazuję, o co chodzi. Tutaj mamy akurat w takich kosteczkach, właśnie w podstawowym komplecie też są, ale serduszka. Ja mam tutaj, widzisz, taki manekin, to też jest fajna sprawa, bo u mnie maluchy tym się bawią w modę. I teraz tak. Jakiś papier kolorowy możesz mi tutaj dać. To może taki. Dobra. No i przykładamy. W tą stronę, tak? Tak. Tutaj kładziemy naszą drugą część kanapki. Matko. I jedziemy. Ja mam to robić? Tak. A jak mi się nie uda? O, uda. O. Jak zepsujesz, to będziesz pierwsza na świecie. Ja jeszcze w drugą stronę, chociaż nie, to jest tak cienki papier, że okej, przeszło. I tutaj wzór mamy już gotowy. Czasem też kupuję wzornik śnieżek i z puszek po Coca-Coli i kiedy zrobi się taką girlandę, fajnie świeci w oknie. I tutaj mamy gotowego manekina, guziczek i szpulka. Też często jak robimy obrazki, tu jest co prawda za gruby sznurek, ale wiesz, nawijamy. Nie, albo przyklejamy sobie. A na tym ubieramy naszego manekina. Też wykorzystuję to na kartki albo do zabawy w projektowanie. Czyli tak po polsku mówiąc, to jest taka wycinarka, tak? Takich kształtów, które ciężko byłoby nam wyciąć.
To ułatwia po prostu sprawę. Często jak na przykład robimy zaproszenia ślubne, urodzinowe, imieninowe, to mając taki wzornik idzie to idealnie i bardzo szybko, to ułatwia po prostu sprawę całą. Czyli jeżeli ktoś myśli poważnie o zajęciu się na przykład wykonywaniem kartek albo jakichś innych ozdób, powinien się zaopatrzyć. Tak, zakładamy firmę. Także jeżeli Państwo byście chcieli nabyć taki sprzęt, to właśnie hasło jest takie. O, nie widać go, już nie pokazałyśmy. No dobrze, widzisz. Takie. Lokowanie produktu jest. Nasz odcinek dzisiejszy dobiega końca. Będziemy czekały na efekty pracy dzieci, prawda? Pewnie, wysyłajcie Państwo do nas zdjęcia, co zrobiliście z książek. Ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ na zajęciach robimy mnóstwo różnych rzeczy, począwszy od blejtraumów po kolarze. Może jakieś nowe pomysły? Może właśnie jeszcze ktoś nas czymś zaskoczy. Oczywiście będzie losowanie, będziemy nagradzać. A co będzie w nagrodę? W nagrodę będą wyjścia na basen i na lodowisko, póki jeszcze jest czas. A do kiedy jeszcze właściwie z lodowiskiem w Pobrzegu? A nie wiem, chyba dopóki nie będzie za ciepło. Idą mrozy, więc miejmy nadzieję, że to będzie jak na dłużej. Odcinek, który dzisiaj mamy, to jest tak naprawdę połowa ferii. U Was w Kołobrzegu na pewno dla dzieci dużo rzeczy się dzieje. Dużo rzeczy się dzieje i w muzeum, i w Regionalnym Centrum Kultury, i w bibliotekach, i w świetlicach osiedlowych. Oczywiście tych atrakcji jest cała masa. No i też sportowe zajęcia w Mosirze. Ja zapraszam wszystkie dzieci bardzo serdecznie do Ustronia Morskiego. U nas dzieje się też naprawdę dużo. W Gminnym Ośrodku Kultury, a także na basenie Helios. Ja jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć, że od Natalii mamy dostałyśmy takie piękne fartuszki. Trzeba o tym wspomnieć, bo są naprawdę wyjątkowe. Tutaj jeszcze masz taką lalkę. Pewnie w którymś odcinku też zobaczymy, jak takie lalki się robi. A tu jest taka już najstarsza lalka, która właściwie pasuje do tych książek. Mama ją robiła, to była nasza pierwsza, jeszcze chyba sprzed 4 lat, taka lalka. I to są typowy recykling. Takie jakieś resztki materiałów. To też będzie niespodzianka, pokażemy w którymś spotkaniu Państwu, jak robić takie lalki. Dzisiaj już dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia, dziękujemy. Ici, j'avais encore envie de quitter cette rive pour m'en aller près de toi. Ici, je voyais dans tes yeux un éclair merveilleux, je le garderai près.